Jego droga jest w świątyni. Wykład 32. Nareszcie w domu. Skłońmy nasze głowy do modlitwy. Nasz miłujący niebiański Ojcze, raz jeszcze przychodzimy przed Twój tron, wiedząc, że nasze modlitwy są wysłuchane. Ponieważ przychodzimy do Ciebie z odwagą w imieniu Jezusa, dziękujemy Ci, Ojcze, że mamy Jezusa za naszego pośrednika. Także możemy przystąpić z odwagą do tronu łaski, wiedząc, że nasze grzechy zostaną przebaczone oraz że otrzymamy również moc z wysokości, aby zwyciężać w naszym codziennym życiu. Ojcze, gdy rzucimy zaledwie okiem na to, jakie będzie nowe niebo i nowa ziemia, prosimy Cię, Ojcze, abyś zaszczepił w naszych sercach to tęskne pragnienie, aby być tam, gdy Jezus przyjdzie. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił nasze dzisiejsze studium i dziękujemy Ci za wysłuchanie naszej modlitwy, gdyż prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Jak wspomniałem w mojej modlitwie, dzisiaj będziemy mówić o czymś bardzo praktycznym. To jest wykład numer 32 z serii o hebrajskiej świątyni. I zdecydowałem, aby ostatni wykład dotyczył tego, jak będzie wyglądać życie w niebie w trakcie tysiąclecia. I ostatecznie na odnowionej ziemi, kiedy już nie będzie grzechu. Pierwszą sprawą, o jakiej chcę powiedzieć, to, że gdy przyjdzie, będzie prawdziwym Jezusem. I zabierze On nas do prawdziwego miejsca. Chciałbym rozpocząć od Dziejów Apostolskich 1, od 9 do 11. Póki jeszcze szukacie tego tekstu, zapytam Was, kiedy Jezus zmartwychwstał, czy miał On prawdziwe ludzkie ciało? Tak czy nie? Z całą pewnością miał. Kiedy Jego uczniowie myśleli, że widzą ducha, On powiedział, duch nie ma ciała i kości. Jak widzicie, że ja mam. I gdy spotkał Tomasza, tydzień później powiedział do Tomasza, włóż mi palec tu, w moje rany, w moje ręce i w mój bok. To ja jestem. Kiedy więc Jezus zmartwychwstał, to miał prawdziwe ludzkie ciało. Oczywiście było to uwielbione ciało. Było to ciało nieśmiertelne, niepodlegające skażeniu. Miał ciało swojego zmartwychwstania, innymi słowy. A teraz przeczytajmy Dzieje 1 od 9 do 11. A kiedy to powiedział, podczas gdy oni patrzyli, wzięty został w górę i obok zabrał go sprzed ich oczu. To znaczy sprzed oczu uczniów. A gdy wpatrywali się w niebo, gdy on wstępował w górę, oto dwaj mężowie stanęli przy nich, odziani w białe szaty. Widzicie, czasem w Biblii aniołowie nazywani są mężami. Innymi słowy, są to istoty. Jest zatem napisane, oto dwaj mężowie stanęli przy nich, odziani w białe szaty, którzy im powiedzieli, mężowie galilejscy, czemu stoicie wpatrując się w niebo? Ten sam Jezus, który został od was wzięty do nieba, przyjdzie również w ten sam sposób, jak widzieliście Go odchodzącego do nieba. Gdy więc Jezus przyjdzie ponownie, czy przyjdzie jako istota ludzka? Z całą pewnością tak, jako prawdziwy człowiek z krwi i kości. I zabierze nas do najprawdziwszego miejsca, które my oczywiście nazywamy niebem. Chciałbym teraz przejść przez kilka rzeczy, jakie będą charakteryzować nasze przyszłe życie. Niektórzy zadają takie pytanie, czy rozpoznamy naszych przyjaciół i krewnych, którzy będą zbawieni w owym dniu, czy rozpoznamy ich? Prawdą jest, że Biblia potwierdza, że tak. Otwórzmy 1 Koryntian 13, 12. Apostoł Paweł mówi tu, gdyż teraz, to jest w tym dniu obecnym, teraz widzimy w zwierciadle niewyraźnie. Ale wówczas co? Twarzą w twarz.
Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak również ja jestem poznany. A zatem poznam i sam będę co? Będę poznany. Ludzie rozpoznają, że to jest Pastor Bo. A ja rozpoznam, że to jest Rick Shepherd. Bo Biblia mówi nam, że rozpoznamy ludzi, gdy Jezus przyjdzie. Przyjrzyjmy się teraz kilku rzeczom. Jak będzie wyglądać przyszłe życie? Niektóre z tych rzeczy odnoszą się do nieba, a niektóre do nowej ziemi. Przejdźmy do Izajasza 65:17. Mamy tu cudowną obietnicę i jest ona przy okazji powtórzona też w Księdze Apokalipsy w Nowym Testamencie. Jest tu napisane: gdyż oto ja stworzę nowe niebiosa i nową ziemię, a poprzednie rzeczy nie będą wspominane, ani nie przyjdą one na myśl. Co Bóg obiecuje, że co On zrobi? Uczyni nowe niebiosa i nową ziemię, a poprzednie rzeczy, wszystkie zmagania i trudności życia nie przyjdą nam na myśl. Biblia mówi nam, że w przyszłym życiu wszyscy będą wegetarianami, włącznie z dzikimi zwierzętami. Otwórzmy Izajasza 11, od 6 do 9. To jest piękna obietnica. Nie wiem, czy oczekujecie tego dnia, kiedy będziecie mogli pogłaskać lwa i będziecie mogli pogłaskać tygrysa. Ja oczekuję tego dnia i bawić się z wężami, z jadowitymi wężami, a one was nie zabiją. Oto, co jest tu napisane. Również wilk mieszkać będzie z jagnięciem. Pantera leżeć będzie z koźlęciem. Cielę, lwiątko i tuczne bydło razem. A małe dziecię je poprowadzi. Lew będzie, uwaga na to, jeść słomę jak wół. Wyobraźcie sobie lwa jedzącego słomę. Ależ to będzie dzieje. Ale takie były oryginalne pożywienie zwierząt, zanim śmierć przyszła na świat. Werset 8. Niemowlę bawić się będzie nad jamą kobry. A dziecię od piersi odstawione włoży swą rączkę do nory żmii. Nie będą krzywdzić ani niszczyć na całej mej świętej górze. A teraz pada powód, dlaczego. Dlaczego nie będą krzywdzić? Gdyż ziemia pełna będzie poznania Pana. Tak jak wody pokrywają morze. Jaki jest zatem powód tego, że nie będzie tam żadnych wygłodniałych zwierząt, nie będzie tam żadnych jadowitych węży? Z prostego powodu, że ziemia pełna będzie poznania Pana. Tak jak wody pokrywają morze. Otwórzmy Izajasza 35, wersety 1, 2 oraz 7. Wersety te mówią nam, że nie będzie pustyń, ani spieczonej ziemi na odnowionej ziemi. I oczywiście nie będzie ich również w niebie. Jest tu napisane w Izajasza 35:1. Pustkowie i nieużytek weselić się będą, a pustynia rozraduje się i rozkwitnie jak róża. Rozkwitnie obficie i rozraduje się z radością i śpiewem. A dalej jest napisane, chwała Libanu będzie jej dana. Liban jest bardzo pięknym miejscem w czasach biblijnych. Zatem chwała nowej ziemi jest porównana do Libanu. Jest więc napisane, chwała Libanu będzie jej dana. Świetność Karmelu i Szaronu to również piękne miejsca w Ziemi Świętej. Ujrzą one chwałę Pana, świetność naszego Boga. Biblia mówi nam również, że nie będzie żadnych fizycznych defektów lub chorób w niebie ani na odnowionej ziemi. Lekarze będą bezrobotni i nie będzie już żadnych wygórowanych opłat za usługi medyczne albo pobyt w szpitalu. Oto, co znajdujemy w Izajasza 35, od 3 do 6. Wzmocnijcie słabe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto Bóg wasz przyjdzie z pomstą, z odpłatą Bożą. On przyjdzie i zbawi was.
A teraz zwróćcie uwagę na werset 5. Jest napisane, wtedy oczy ślepych otworzą się, a uszy głuchy zostaną odetkane. Wtedy kulawy będzie skakał jak jeleń, a język niemowy zaśpiewa. Gdyż wody wytrysną na pustkowiu, a potoki na pustyni. Czyż nie jest to piękny opis tego, jak wszystkie fizyczne wady znikną, gdy Jezus przyjdzie? Biblia mówi nam również, że nie będzie żadnego smutku, cierpienia, bólu ani łez w niebie i na odnowionej ziemi. Otwórzmy Izajasza 25, od 8 do 9. Połknie on śmierć na wieki, a Pan Bóg otrze łzę z wszelkich twarzy. Przy okazji to jest powtórzone w Apokalipsie 27:4. I usunie hańbę swego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. A potem werset 9, bardzo często cytowany werset, jest napisane, i powiedzą w owym dniu, oto Bóg nasz, czekaliśmy na Niego, a On nas zbawi. To jest Pan, czekaliśmy na Niego. Będziemy się weselić i radować z Jego zbawienia. Jak już mówiłem, te wersety są częściowo cytowane w Księdze Apokalipsy 21:4. Udajmy się tam na chwilę. Apokalipsa 21:4. Jest tu napisane, a Bóg otrze każdą łzę z ich oczu. Nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani płaczu. Nie będzie więcej bólu, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły. Biblia mówi nam, że lud Boży będzie śpiewać z radości. Będziemy mogli dołączyć do niebiańskiego chóru. Oto, co znajdujemy w Izajasza 35:10. To też jest często cytowany werset. Jest napisane, i powrócą odkupieni przez Pana i przyjdą na Syjon ze śpiewem, z wieczną radością na ich głowach. Dostąpią radości i wesela, a smutek i wzdychanie ucieknie. To tylko niektóre z biblijnych obietnic o tym, jakie będzie niebo i jaka będzie nowa ziemia. Pomówmy teraz nieco o stolicy Wszechświata, którym jest Nowe Jeruzalem, Święte Miasto. Udajcie się ze mną do Hebrajczyków 11. I przeczytamy werset 10, a potem wersety 14 i 16. Jest tu mowa o Abrahamie. I zauważcie, że Abraham nie wyczekiwał na to miasto na Bliskim Wschodzie, na Stare Jeruzalem. Abraham i bohaterowie wymieniani w Hebrajczyków 11 nie patrzyli na to miasto tam, na Bliskim Wschodzie, gdzie jest teraz tak wielkie zamieszanie. Jest tu napisane w Hebrajczyków 11:10, gdyż oczekiwał on miasta, które miało fundamenty, którego budowniczym i stwórcą jest Bóg. A teraz werset 14. Gdyż ci, którzy tak mówią, wyraźnie wyznają, że szukają ojczyzny. Co jest tą ojczyzną? Werset 16. Lecz teraz pragną lepszego, to jest niebiańskiego kraju. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwanym ich Bogiem, gdyż przygotował On dla nich miasto. Księga Apokalipsy podaje nam opis tego miasta. Powiem tylko o najważniejszych rzeczach, jakie to miasto będzie. Po pierwsze, będzie to stolica Wszechświata. To, bo Biblia mówi nam, że Bóg przeniesie swoją siedzibę na planetę Ziemię. Zobaczymy to już za chwilę, w kilku wersetach, jakie znajdują się w Piśmie. Wyobraźcie sobie, jaki to będzie zaszczyt mieć stolicę Wszechświata, Bożą siedzibę tutaj, na planecie Ziemia. To jest niesamowita myśl. Biblia mówi nam, że miasto jest z czystego złota, przejrzystego jak kryształ. Wiecie, Jan miał trudności ze znalezieniem słów, które mogłyby to opisać, bo nigdy nie widziałem złota, które wyglądało jak kryształ, ale to złoto jest tak błyszczące, że wygląda jak kryształ, chociaż jest to złoto. Biblia mówi nam, że bramy zrobione są z perły. Innymi słowy, każda brama to jedna perła.
To jest niesamowite. Widzieliście kiedyś perłę? To jest absolutnie piękne. Ona jest nie tylko biała, ale ma w sobie również kolory tęczy, kiedy świeci na nią światło. Biblia mówi nam, że ulice tego miasta, przy okazji ludzie mówią, będą chodzić złotymi ulicami. Nie. To nie jest poprawne. Biblia nigdzie nie mówi, że to miasto ma ulice ze złota. Właściwie to, gdy studiowaliśmy 70 tygodni, czy pamiętacie, jak mówiliśmy, że słowo ulica to tak naprawdę plac miejski? To właśnie to oznacza. Tak po hebrajsku, jak i po grecku, innymi słowy, plac miejski również jest zrobiony według Biblii z czystego złota. Jest też rzeka wypływająca od tronu Boga, przejrzysta jak kryształ według Biblii. Wtedy wreszcie się dowiemy, jak smakuje dobra woda. Wiecie, myślimy, że butelkowana woda ma całkiem dobry smak, ale mówię wam, nawet sobie nie wyobrażamy, jak smakuje naprawdę czysta woda, dopóki nie będziemy mogli napić się tej wody, która wypływa od tronu Boga. Jest tam również drzewo. Wiecie, to ciekawe, Biblia mówi, że rośnie ono po obydwu brzegach rzeki. Z tego powodu niektórzy mieli z tym problem. Mówili, jedno drzewo na obydwu brzegach rzeki, czy to nie powinny być dwa drzewa? Ellen White wyjaśnia to po prostu, mówi ona, że jest jeden pień na jednym brzegu i drugi pień na drugim brzegu i że łączą się one na środku, tworzą coś w rodzaju łuku, który tworzy jedno drzewo ponad rzeką. I Biblia mówi, że każdego miesiąca to drzewo wydaje swój owoc, a lud Boży będzie przechodził co miesiąc, aby spożywać owoc z drzewa życia. Widzicie, nawet w wieczności nasze źródło życia nie będzie wewnątrz nas. Nasze źródło życia będzie w Bożym drzewie. Będziemy żyć na wieki nie dlatego, że będziemy mieć nieśmiertelną baterię, która będzie zawsze działać, ale ponieważ będzie drzewo, z którego będziemy ładować nasze baterie co miesiąc według Biblii. Biblia mówi, że mury miasta mają fundamenty z drogich kamieni. Wyobraźcie sobie, jak to będzie móc porozmawiać z niektórymi bohaterami, o których mówi Biblia. Wiecie, ja oczekuję na rozmowę z Adamem, aby pogawędzić sobie o pewnych sprawach. A jakby tak porozmawiać z Enochem, z Abrahamem, Mojżeszem, z Eliaszem i z apostołem Pawłem i z wszystkimi tymi godnymi, o których mówi Biblia, to będzie ekscytujące wydarzenie. Biblia mówi, że będziemy nawet mogli spotkać przyjaciół i krewnych, którzy umarli, a którzy zmartwychwstaną przy przyjściu Jezusa. Ja na przykład wypatruję spotkanie z moją matką, która zmarła jakieś 3 lata temu. Powiem wam o niej nieco więcej już za chwilę. Wypatruję z wielkim oczekiwaniem, aby zobaczyć moją matkę. Kiedy moja matka wyjdzie z grobu, będziemy mogli podróżować do odległych galaktyk. Wyobraźcie sobie, że powiemy, a skoczmy sobie teraz do galaktyki Andromedy i złóżmy tam wizytę. Wiecie, będziemy mieć cały przeogromny wszechświat do zwiedzania poprzez skończone się wieki wieczności. Będzie tak wiele pięknych rzeczy, tak wiele dobrodziejstw. Ale chcę wam teraz zadać pytanie. Czy to o to naprawdę chodzi z tym niebem i nową ziemią? Nie, to jest tylko wisienka na torcie. To, co dotąd opisaliśmy, to jedynie, że tak powiem, deser. Jest jednak coś jeszcze o wiele bardziej znaczącego, jeśli chodzi o niebo i nową ziemię, niż wszystkie te dodatkowe dobrodziejstwa, o których dotąd mówiliśmy. Cofnijmy się do czasu, w którym Jezus spotkał się z uczniami w pokoju na górze, tuż przed udaniem się do ogrodu Getsemane. Na ten czas Jezus spędził ze swoimi uczniami 3,5 roku. Jego uczniowie nauczyli się kochać Jezusa. Właściwie to nie mogliby wyobrazić sobie jednego dnia bez bycia z Jezusem. Dla nich bycie z Jezusem było dużo ważniejsze, nawet niż ich codzienny pokarm. Dużo ważniejsze niż cokolwiek innego na planecie Ziemia. Nie wyobrażali sobie nawet takiej idei, że Jezusa nie będzie. Jezus spotkał się ze swoimi uczniami w pokoju na górze. Tam podzielił się z nimi wieściami, które wstrząsnęły nimi dogłębnie. Pierwsza wypowiedź wobec uczniów, która nimi wstrząsnęła, to było, gdy mówił on, że jego ciało będzie złamane, a jego krew rozlana. To ich zaniepokoiło. Złamane ciało? Rozlana krew? Mesjasz ma siedzieć na tronie w Jerozolimie i rządzić. Co to ma znaczyć, że jego krew będzie rozlana, a ciało złamane?
Byli oni jednak jeszcze bardziej zaniepokojeni, gdy Jezus obwieścił im, że jeden z nich jest zdrajcą. I powiedział, jeden z was jeszcze tego wieczora mnie wyda. O, teraz byli już bardzo zakłopotani i zaniepokojeni. I każdy z nich pytał z lękiem, czy to ja? Jednak tym, co spowodował największy lęk dla uczniów w pokoju na górze, było to, że Jezus im powiedział, że odchodzi. Udajcie się ze mną do Jana 13 i przeczytamy werset 33, a potem przeskoczymy do wersetów od 36 do 37. Zobaczcie, jak Jezus zwraca się do swoich uczniów. Mówi on, dzieci. Czyż to nie pięknie? Dzieci. Jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać. Ale jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie tam. Tak i wam teraz mówię. Zatem Jezus mówi, odchodzę. I tam, gdzie ja idę, wy nie możecie teraz ze mną iść. O, teraz to już naprawdę będą zaniepokojeni. Jego ciało będzie złamane, jego krew będzie rozlana. Ktoś go zdradzi i jeszcze do tego on odchodzi. I oczywiście rzecznik uczniów, Szymon Piotr, był szczególnie zakłopotany i zaniepokojony. Werset 36. Szymon Piotr rzekł mu, Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział, gdzie ja idę? Ty za mną iść teraz nie możesz, ale pójdziesz za mną potem. Innymi słowy, tam, gdzie ja idę, ty nie możesz teraz ze mną pójść, ale później ze mną pójdziesz. Piotr jednak nie był tym usatysfakcjonowany. Powiedział, chwileczkę, nie możemy przeżyć nawet jednego dnia bez Twojej obecności. I tak w wersecie 37 mówi on. Piotr rzekł mu, bez wątpienia czuł, że to pilna sprawa. Panie, czemu nie mogę iść za Tobą teraz? Moje życie położę za Ciebie. Czy słyszycie tę pilność w jego głosie? Nie chcę iść później, chcę iść teraz. Nie możemy przeżyć nawet jednego dnia bez Ciebie. A potem w następnym rozdziale mamy owe słynne słowa Jezusa, które wielu chrześcijan zna na pamięć, zwłaszcza z Biblii Króla Jakuba. Wiecie, jest kontekst słów z Jana 14, od 1 do 3. I czasami zapominamy o tym kontekście, a kontekst jest taki, że uczniowie są niezwykle zaniepokojeni. Są zmartwieni. Mówią, on odchodzi, a my nie możemy z nim iść. Jasne, powiedział, że możemy iść później, ale my nie chcemy iść później, my chcemy być z nim cały czas. A zatem Jezus wie, że oni są zaniepokojeni. I dlatego w Jana 14,1 znajdujemy następujące słowa. Niech wasze serce się nie trwoży. To słowo trwoży jest bardzo ciekawe. Na przykład użyte zostało w opisie sadzawki Beceda. Pamiętacie to, że osoba, która pierwsza wskoczyła, kiedy woda została wzruszona, że ta osoba została uzdrowiona? Kiedy jest napisane, że woda została wzruszona, to oznacza, że woda została poruszona. Innymi słowy, ich serca były wzburzone w nich, kipiały, były jak te wzruszone wody. Jest ono również użyte dla opisania Heroda. Gdy usłyszał o narodzeniu się Mesjasza, to Biblia mówi, że był on głęboko zatrwożony. Jest ono również użyte, kiedy Jezus chodził po wodzie w kierunku uczniów, gdy był wieczór i był sztorm. A Biblia mówi, że uczniowie byli głęboko zatrwożeni. A potem rozumiemy, że byli oni przeogromnie zatrwożeni pod koniec rozdziału 13. I dlatego Jezus w rozdziale 14 mówi, nie bądźcie przepełnieni lękiem. Niech wasze serce się nie trwoży. Wierzcie w Boga. Wierzcie również we mnie. W domu mego Ojca będzie wiele mieszkań. Aha, niektórzy z was czytają. No właśnie, bo jest taka idea, że Jezus poszedł do nieba, żeby budować dla nas mieszkania. Naprawdę sądzicie, że Jezus potrzebował 2000 lat na budowanie mieszkań? Myślicie, że On tam w niebie zawierał jakieś kontrakty na 2000 lat budowy? Raczej wątpię, bo Biblia mówi nam, że Jezus stworzył ten świat w 6 dni i wszystko, co na nim jest. Biblia nie mówi, że On będzie przygotowywał nam mieszkania. Kiedy Jezus mówił te słowa, to powiedział,
W domu mego ojca jest wiele mieszkań. Mieszkania już tam były, gdy Jezus to mówił. Przy okazji, słowo mieszkania to nie najlepsze tłumaczenie. Jest to tak naprawdę greckie słowo mone, które oznacza trwałe miejsce zamieszkania. Nie jest jakieś mieszkanko, do którego jedziesz na wakacje. Mone oznacza trwałe miejsce zamieszkania. Innymi słowy, Jezus mówi, w domu mego ojca jest wiele trwałych miejsc zamieszkania. Po co są tam na górze te trwałe miejsca zamieszkania? Bo Bóg oczekuje tam wielu ludzi, nieprawdaż? Są tam zatem te trwałe miejsca zamieszkania. Zwróćcie teraz uwagę, co Jezus mówi dalej. Przy okazji, gdzie jest dom ojca? Dom ojca jest w niebie, prawda? I modlimy się, Ojcze nasz, któryś jest wszędzie. Nie, Ojcze nasz, któryś jest gdzie? W niebie. Dom ojca jest w niebie. Czy zatem Jezus obiecuje, że jest wiele mieszkań dla ludu Bożego w domu Jego Ojca w niebie? Czy On obiecuje zabrać swój lud do nieba? Z całą pewnością tak. Powiedział do Piotra, nie możesz iść teraz, ale później pójdziesz tam, gdzie ja idę. Zwróćcie zatem uwagę, co On mówi dalej. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań lub trwałych rezydencji. Gdyby tak nie było, byłbym Wam powiedział. Idę po co? Przygotować Wam miejsce. Po co Jezus poszedł do nieba? Aby przygotować dla nas miejsce. Jak On zatem przygotowuje to miejsce? Buduje domy? Czy On naprawdę potrzebuje 2000 lat na budowanie domów? Zdecydowanie nie. Jak Jezus przygotowuje dla nas miejsce w niebie? Poprzez dzieło, jakie wykonuje w niebiańskiej świątyni. Czy ma On dzieło do wykonania, zanim będzie mógł przyjść i nas zabrać? Zdecydowanie. Na ziemi On żył doskonałym życiem i umarł śmiercią za grzech. Ale potem poszedł do nieba, abyśmy mogli domagać się dobrodziejstw z tego, czego dokonał On na ziemi poprzez skruchę pokutę. A co On robi? Bierze nasze grzechy, umieszcza je gdzie? W świątyni, okryte Jego krwią. Czy również upoważnia On Kościół poprzez Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii światu? Czy świat musi usłyszeć Ewangelię, zanim Jezus przyjdzie? Zdecydowanie. Czy świątynia musi zostać oczyszczona z zapisu grzechu, zanim Jezus będzie mógł przyjść? Zdecydowanie. Kiedy zatem Jezus powiedział, idę przygotować Wam miejsce, to nie mówił o pierwszym rzędzie o budowaniu domów, o wiecie, wykładaniu ulic złotem i tym podobne. On mówił o swoim dziele w niebiańskiej świątyni, że gdy zakończy to dzieło, wtedy miejsce będzie dla nas przygotowane. Czy rozumiecie to? A teraz werset trzeci. Mówi on, a jeśli pójdę przygotować Wam miejsce, teraz nadchodzi punkt krytyczny tego ustępu. Wrócę ponownie. A teraz słuchajcie uważnie. I wezmę Was do siebie, abyście gdzie ja jestem, Wy też mogli być. Co takiego ważnego jest w niebie? To, co jest ważne w niebie, to, że Jezus tam jest. I On chce być z nami. Widzicie, nie powinniśmy skupiać się na tych rezydencjach, ani na tych wszystkich rzeczach, o których mówiliśmy, chociaż są to miłe rzeczy. Jezus powiedział, przygotuję Wam miejsce, bo wtedy będę mógł Was wziąć do siebie. I tam, gdzie ja jestem i Wy będziecie ze mną. Wiecie, Jezus nieco później był w ogrodzie Getsemane. I modli się on słynną modlitwą z Jana 17. To jest modlitwa, którą wypowiedział w ogrodzie Getsemane. Modlił się za jedność swego ludu. Modli się, aby jego ojciec uwielbił go chwałą, jaką on miał u niego, zanim powstał świat. Modli się o wiele spraw. Jednak w punkcie kulminacyjnym modlitwy zwróćcie uwagę, co było pragnieniem Jezusa. Otwórzcie Jana 17:24. Tutaj Jezus mówi do swego Ojca w modlitwie takie słowa. Ojcze, pragnę, aby również ci, których Ty mi dałeś, mogli być ze mną, gdzie ja jestem. Co było pragnieniem Jezusa?
aby ci, którzy zostali mu dani, mogli być co? Z Nim, tam, gdzie On jest. Aby mogli oglądać moją chwałę, jaką Ty mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Zatem w Jana 14 mówi, abyście, gdzie ja jestem, wy też mogli być. Tu w Jana 17:24 mówi, Ojcze, pragnę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Zwróćcie też uwagę na ów słynny ustęp o zmartwychwstaniu z 1 Tesaloniczan 4, od 15 do 17. 1 Thessalonians chapter 4 and verses 15 through 17. Apostoł Paweł mówi to o tym, jak Jezus przyjdzie, jak umarli będą wskrzeszeni i jak żywi zostaną przemienieni. W jednej chwili w okamgnieniu. Sądzę jednak, że tracimy z oczu sedno całego tego ustępu. Oto, co jest napisane, począwszy od wersetu 15. Gdyż to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi aż do przyjścia Pana, żadnym sposobem nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Innymi słowy, ci, co będą żywi, nie pójdą do nieba przed tymi, co zasnęli, przed tymi, co żyją. Werset 16. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z okrzykiem, z głosem Archanioła i z trąbą Bożą, a umarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Wtedy my, którzy pozostaniemy żywi, zostaniemy porwani razem z nimi w obłoki, aby spotkać Pana w powietrzu. A teraz uwaga, najważniejsza część tego ustępu. Aby spotkać Pana w powietrzu. I co dalej jest napisane? I tak zawsze będziemy z Panem. Nacisk znów położony jest na bycie z Panem. Otwórzmy Apokalipsę 21 od 2 do 4. Ten sam temat cały czas, raz za razem. Jezus chce, byśmy byli z Nim. Oto dlaczego On przyszedł i żył swoim doskonałym życiem. Oto dlaczego On przyszedł i umarł. Oto dlaczego Jezus poszedł do nieba, aby wstawiać się za nami, aby wylewać na ziemię dobrodziejstwa tego, czego dokonał. Oto dlaczego Jezus upoważnia swój Kościół do głoszenia Ewangelii, aby możliwie jak najwięcej ludzi mogło usłyszeć poselstwo o tym, czego Jezus dokonał. Oto dlaczego Jezus ostatecznie oczyści świątynię z zapisu grzechu, aby mógł powrócić i zabrać swój lud, bo On chce, aby byli oni tam, gdzie On jest. Apokalipsa 21, od 2 do 4. Wtedy ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako oblubnica, ozdobiona dla jej małżonka. I usłyszałem donośny głos z nieba mówiący, słuchajcie teraz uważnie, oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie On, co? Mieszkał z nimi. A oni będą Jego ludem. Sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. Na co więc położony jest tu nacisk? Że On będzie co? Z nami. A my będziemy z Nim. Werset 4. A Bóg otrze każdą łzę z ich oczu. Nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani płaczu. Nie będzie więcej bólu, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły. Zwróćcie teraz uwagę na Apokalipsę 22 od 3 do 4. Wiecie, w starożytności zobaczyć czyjąś twarz, oblicze oznaczało posiadanie intymnej wiedzy odnośnie tej osoby. Pamiętacie, jak Bóg powiedział, nie zobaczysz mojego oblicza, zobaczysz mnie tylko od tyłu. A teraz zobaczcie, co odkrywamy w Apokalipsie 22 od 3 do 4. I nie będzie tam już przekleństwa, ale tron Boga i baranka będzie w nim, a Jego słudzy będą Mu służyć. I zobaczą co? Zobaczą Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach. Zobaczą Jego oblicze, twarz. Wiecie, moja ulubiona pieśń w całym śpiewniku to twarzą w twarz z Chrystusem, mym Zbawicielem, twarzą w twarz, jak cudownie to będzie. Czy znacie tę pieśń? Piękna pieśń. Jak to będzie móc patrzeć w twarz Zbawiciela? Przy okazji, czy wiedzieliście, że w Nowym Jeruzalem nazwa Nowej Jeruzalem zostanie zmieniona? Spytacie naprawdę? Udajcie się ze mną do Ezechiela 48:35. Wiecie, w Ezechiela, przy okazji, czy ja powiedziałam Izajasza? Chodziło mi o Ezechiela 48:35. Jeśli czytacie Ezechiela, rozdział 40-48, to odkryjecie tam opis świątyni po przywróceniu.
in the restoration. Zwróćcie uwagę, że poprzednie wersety opisują 12 bram Nowego Jeruzalem. 3 na wschodzie, 3 na zachodzie, 3 na północy i 3 na południu. A potem mamy takie oto zdanie w Ezechiela 48:35. Jest tu napisane, cały obwód wyniesie 18 tysięcy łokci. A nazwa miasta od owego dnia będzie brzmiała jak? Pan jest tam. Jaka będzie nazwa świętego miasta? Pan jest tam. Co zatem jest ważnego w tym mieście? To, co jest ważne w mieście, to nie plac miejski ze złota, ani rzeka życia, ani drzewo życia, ani fundamenty, ani mury, które są z kamieni szlachetnych. To jest tylko wisienka na torcie. Najważniejsze jest, że Bóg tam jest. Otwórzmy Mateusza 1:23. Jest tu mowa o pierwszym przyjściu Chrystusa, ale zasada jest ta sama. Wiecie, gdy Jezus się urodził, otrzymał profetyczne imię Emanuel. Czy wiecie, co oznacza imię Emanuel? Przeczytamy to. Mateusza 1:23. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. To tłumaczy się jak? Bóg z nami. Zobaczcie, raz za razem w tych wersetach Bóg z nami. My z Nim. O to właśnie chodzi w niebie i nowej ziemi. Chciałbym wam przeczytać dość długą wypowiedź z życia Jezusa, strony 25-26, gdzie Ellen White opisuje owoc dzieła Chrystusa. Pisze ona tak. Przez swe życie i śmierć Chrystus osiągnął coś więcej niż wybawienie z ruiny spowodowanej grzechem. Słuchajcie uważnie. Zamiarem szatana było wywołanie wiecznego rozdziału między Bogiem a człowiekiem. Co było zamiarem szatana? Wywołanie wiecznego rozdziału między Bogiem a człowiekiem. Jednak w Chrystusie, słuchajcie uważnie, w Chrystusie dostępujemy ściślejszego zespolenia z Bogiem, niż gdybyśmy w ogóle nigdy nie upadli. Teraz wyjaśnia ona, co miała tu na myśli. Przyjmując naszą naturę, Zbawiciel związał się z ludzkością więzami, które nie zostaną nigdy zerwane. Bo niektórzy mówią, no tak, on stał się człowiekiem, a potem wrócił znowu do nieba i teraz jest Bogiem. Nie jest już dłużej człowiekiem, nie, nie. Pisze ona, Zbawiciel związał się z ludzkością więzami, które nie zostaną nigdy zerwane. Związał się z nami na wieczne czasy. Tak Bóg umiłował świat, że swego Syna Jednorodzonego dał. On Go dał nie tylko po to, by poniósł nasze grzechy i umarł jako nasza ofiara. On Go dał upadłej ludzkości, aby zapewnić nas o swej nieodmiennej Radzie Pokoju. Bóg dał swego Jednorodzonego Syna, aby stał się jednym z członków rodziny ludzkiej, aby na zawsze zachował ludzką naturę. Jest to rękojmia, spełnienie obietnic Bożych. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam i będzie panowanie na ramieniu Jego. Bóg przyswoił naturę ludzką w osobie swego Syna i wyniósł ją do wysokiego nieba. To właśnie Syn Człowieczy dzieli tron Wszechświata. To właśnie Syn Człowieczy, którego nazwą imieniem cudowny doradca, potężny Bóg, wieczny Ojciec, Książę Pokoju. Ja jestem, jest rozjemcą między Bogiem a ludzkością. Kładąc swą rękę na jednym i drugim, ten, który jest święty, niewinny, niepokalany, oddzielony od grzeszników, nie wstydzi się nazwać nas braćmi. W Chrystusie rodzina ziemska i rodzina niebiańska są połączone jedną więzią. Uwielbiony Chrystus jest naszym bratem. Niebo jest uczczone w człowieczeństwie, a człowieczeństwo jest w objęciach na łonie nieskończonej miłości. Co za opis. Innymi słowy, na wieki będziemy mieć starszego brata na tronie. Jesteśmy Bogu bliżsi, niż gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli, ponieważ Jezus Chrystus stał się jednym z nas. Bóg w osobie Jezusa przyswoił człowieczeństwo. A Jezus jest nie tylko naszym Bogiem, Jezus jest naszym bratem.
Gdybyśmy nie zgrzeszyli, to wszystko by się nie wydarzyło. Jezus byłby po prostu Bogiem. Jednak z powodu grzechu Jezus stał się naszym bratem, aby być naszym bratem na wieki. Zadam wam teraz pytanie. Czy naprawdę umiłowaliście objawienie się Chrystusa? Czy naprawdę, naprawdę z głębi duszy i serca tęsknie, wyczekujecie przyjścia Jezusa? Wiecie, czasami nasz styl życia tego nie objawia. Wiecie, my mówimy, że wierzymy w powtórne przyjście Chrystusa, ale ciągle gromadzimy rzeczy, tak jakbyśmy chcieli tym pokazać, że planujemy spędzić jeszcze długi czas tutaj na planecie Ziemia. Prawdą jest, drodzy, że jeśli mamy umiłować przyjście Jezusa Chrystusa, to musimy przede wszystkim najpierw umiłować Jego. Podam wam na to ilustrację. Dorastałem, odkąd miałem 5 lat, aż do 14 roku życia w Wenezueli. Mieszkałem w zachodniej Wenezueli, a potem mieszkałem w Caracas. I nauczyłem się przez cały czas edukacji podstawowej po hiszpańsku w naszej tamtejszej szkole Adwentystów Dnia Siódmego, kiedy miałem 14 lat, miałem mówić po angielsku, ale nie wiedziałem, jak czytać lub pisać po angielsku. Tak więc moi rodzice powiedzieli, że już czas, aby Steve pojechał do Wisconsin, gdzie urodził się mój tata i gdzie miał on wielu krewnych. Już czas, abym poszedł do Wisconsin, do szkoły z internatem Adwentystów Dnia Siódmego, żebym tam się uczył po angielsku, tak, aby uczyć się, jak czytać i pisać po angielsku. Więc wiecie, muszę powiedzieć, że to było dla mnie bardzo traumatyczne przeżycie, bo moja mama była mamą domatorką. Wiecie, gdy dorastaliśmy, ona nigdy nie pracowała poza domem. Byliśmy nadzwyczajnie blisko z naszą mamą, moje trzy siostry i ja. I nigdy nie byłem poza domem na więcej niż może co najwyżej 2-3 dni na obozie Pathfindersów lub czymś w tym rodzaju. A więc teraz mieli mnie odesłać. Oni mieli zostać w Wenezueli, a ja miałem zostać odesłany aż do Wisconsin. I powiem wam, że jak już dotarłem do Wisconsin Akademii, to spędziłem wiele wieczorów wylewając łzy. Tęskniłem do domu, do mojej matki. Był to bardzo, bardzo nadzwyczajnie trudny czas. Pierwszy semestr, same jedynki. Moje oceny to były same jedynki. Zapytacie dlaczego? Cóż, jeśli nie umiesz czytać ani pisać po angielsku, to czego się spodziewasz? Ale potem po jakimś czasie nauczyłem się pisać i czytać po angielsku i stałem się w tym bardzo dobry. Potem stałem się solidnym, trójkowym uczniem z kilkoma czwórkami tu i ówdzie. Jednak mimo to był to dla mnie bardzo trudny czas. Spędzać cały rok w tej szkole, gdy moi rodzice mieszkali daleko ode mnie w Ameryce Południowej. Pamiętam, że na jakieś 2 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego dostałem list od mojej mamy. I moja mama napisała w tym liście: przyjeżdżam do Wisconsin 21 maja. Jak myślicie, jak się czułem? Powiem wam, moje serce skakało z radości, zaczęło bić szybciej, bo moja matka miała przyjechać. Wiecie, miałem kalendarz na ścianie. Czy wiecie, co robiłem z tym kalendarzem? Miałem flamaster i każdy dzień, który przemijał, skreślałem znakiem X, bo był to już o jeden dzień mniej do przyjazdu mojej matki. Aż wreszcie nastał ten dzień. Wstałem wcześniej rano. Kierownik transportu zabrał mnie na lotnisko na Madison, Wisconsin. I w tym czasie, widzicie, myślę, że to był mały samolot przylatujący z Chicago. I widziałem, jak ten samolot lądował i wreszcie się zatrzymał. Wtedy można było chodzić, oglądać przyloty i odloty. Wyciągnąłem szyję. Ciekawe, czy moja mama przyleciała tym samolotem. Ona miała być w tym samolocie i ludzie zaczęli z niego wysiadać i iść dalej, ale ona nie wysiadała. A więc zacząłem odczuwać obawę. Powiedziałem sobie, może jednak zdecydowała się nie przyjeżdżać, a może się spóźniła albo przegapiła ten samolot. I byłem przepełniony obawami. I wtedy, gdy tak się denerwowałem coraz bardziej, głowa mojej matki pojawiła się w drzwiach samolotu. Och, wiecie, nawet nie wiecie, jak się czułem. Po prostu byłem przeszczęśliwy, widząc moją matkę. A kiedy ona, wiecie, w tamtym czasie można było wyjść niemalże na postartowe, aby przywitać ludzi. A kiedy ona wyszła, objęliśmy się, ucałowaliśmy. To było takie cudowne przeżycie.
Zapytam was, dlaczego umiłowałem przyjście mojej matki? Bo miłowałem ją. A dlaczego miłowałem ją? Bo spędziłem z nią całe moje życie. Czy możemy miłować objawienie się Jezusa, jeśli nie miłujemy Jezusa, bo nie spędzamy z Nim czasu? Apostoł Paweł mówi nam w 1 Koryntian 2,9, ale głosimy, tak jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka. Te rzeczy przygotował Bóg dla tych, którzy co? Nie dla tych, którzy w Niego wierzą. Dla tych, którzy co? Dla tych, którzy Go miłują. Lubię myśleć o apostole Pawle. Wiecie, był w więzieniu w Rzymie i wiedział, że znalazł się już na progu śmierci. Wiedział, że zostanie ścięty z rozkazu cesarza Nerona, tego zdziczałego cesarza. I napisał o swoich przeżyciach. 2 Tymoteusza 4:6 do 8. Chciałbym to przeczytać. Jest napisane, gdyż ja już jestem wylewany jako ofiara z płynów, a czas mojego odejścia jest bliski. Bojowałem dobry bój, ukończyłem bieg, zachowałem wiarę. Ostatecznie odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą Pan Sprawiedliwy Sędzia da mi w owym dniu. I nie tylko mi, ale również wszystkim, którzy uwierzyli w Jego przyjście. Chyba coś słabo widzę. I nie tylko mi, ale również wszystkim, którzy nauczali o Jego przyjściu. Nie? I nie tylko mi, ale również wszystkim, którzy głosili o Jego przyjściu. Nie. Jak jest napisane? Jest napisane nie tylko mi, ale również wszystkim, którzy co? Którzy umiłowali Jego przyjście. A dlaczego miłujemy Jego przyjście? Ponieważ miłujemy Jego. A miłujemy Go, bo spędzamy z Nim czas. To mi przypomina o apostole Janie. Znamy go jako umiłowanego ucznia. Ponieważ był najbliżej Jezusa, nie żeby Jezus kogoś faworyzował, ale on zbliżył się do Jezusa bardziej niż ktokolwiek, którykolwiek inny uczeń. Był on głęboko zasmucony odejściem Jezusa. Około 60 lat później znalazł się na wygnaniu na wyspie Patmos. Przypuszczalnie pracował w kopalni siarki, nie ma na to wyraźnych dowodów, ale był na Patmosie, na wygnaniu. Biblia mówi nam, że tam, na wyspie Patmos, w 1 rozdziale Apokalipsy mamy opis widzenia, jakie otrzymał. I w tym widzeniu zobaczył Jezusa Chrystusa, uwielbionego Jezusa Chrystusa. I pomyślał sobie, czyżby to była już ta chwila? Czyżby Jezus miał już przyjść, mój umiłowany Jezus? Nawiasem mówiąc, Jan siedział po prawicy Jezusa i to właśnie on leżał na łonie Jezusa przy ostatniej wieczerzy. Miał on zatem bardzo bliską relację z Jezusem. Gdy zatem zobaczył uwielbionego Chrystusa, oto on, czyżby miał teraz przyjść, czyżby to już było to? Ale wtedy Biblia mówi nam, że Jezus objawił mu Księgę Apokalipsy. Objawił mu, jak szatan będzie próbował unicestwić Kościół chrześcijański. Pokazał mu ostateczny bój między dobrem a złem. Ostateczną bitwę ludu Bożego z bestiami, z fałszywym prorokiem i ze smokiem. Na końcu księgi, gdy zobaczył już wszystkie te rzeczy, zakończył księgą słowami Amen. I owszem, przyjdź, Panie Jezu. Czego Jan pragnął bardziej niż czegokolwiek na świecie? Chciał, aby Jezus przyszedł. Amen. I owszem, przyjdź, Panie Jezu. Był już zmęczony z życiem na tym świecie grzechu i śmierci, choroby i cierpienia. I chciał, aby Jezus przyszedł wypełnić swe obietnice, ponieważ spędził czas z Jezusem i miłował Jezusa. Przypomina mi się Enoch, ów wielki bohater, o którym Biblia mówi, że chodził z Bogiem. Był pierwszym człowiekiem zabranym z ziemi do nieba, z pomiędzy żywych.
Innymi słowy, nigdy nawet nie doświadczył fizycznej śmierci. Ale Biblia mówi, że zanim został zabrany, znalazł podobanie u Boga. On chodził z Bogiem. Krok po kroku. Lubię sposób, w jakim Ellen White opisuje to w książce Patriarchowie i Prorocy. Jest tam rozdział zatytułowany Set i Enoch. Podaje tam ona bardzo ciekawe szczegóły o Enochu. Pisze ona tam, że Enoch naprawdę blisko chodził z Jezusem Chrystusem. Jezus oczywiście był w owym czasie w niebie, a Enoch był na ziemi. Ale miał on tak bliską łączność umysłem z Jezusem Chrystusem, że Jezus powiedział do Enocha: Enochu, ty już nie masz nic więcej do roboty na planecie Ziemia. Twoje ciało jest tam, ale twoje serce jest tu. Czemu tu nie wstąpisz, żebyśmy mogli się razem przespacerować ulicą ze złota? Wstąp tutaj i spędzimy razem całą wieczność. Pierwszy człowiek zabrany spośród żyjących, aby chodzić z Jezusem po Nowym Jeruzalem. Przypomina mi to tę pieśń. Zwróć swój wzrok na Jezusa. W cudowną tę twarz prosto spójrz. Wtedy świata czar straci urok swój. W blasku chwały jaśniejszej od złóż. Nie pozwólcie, aby cokolwiek na tym świecie zajmowało waszą uwagę lub zajęło miejsce Jezusa Chrystusa. Och, ale ja mam taki ładny dom. A czy jest on ze złota? Och, a ja mam taki wspaniały samochód. A czy on lata? Bo tam będziemy latać. Wyobraźcie sobie, polecimy do odległych galaktyk. To będzie coś. To jest prędkość, której nie potrafimy pojąć. To zupełnie inny rodzaj transportu niż ten, do którego przywykliśmy. Musimy zatem nauczyć się zwracać nasz wzrok na Jezusa. A im więcej zwracamy wzrok na Niego, tym bardziej Go miłujemy i tym bardziej się przemieniamy na Jego obraz i podobieństwo. Przypomina mi to pewne moje doświadczenie, jakie kiedyś miałem. Pojechałem głosić kazanie w pewnym miejscu i była tam pewna kobieta, która podeszła do mnie po kazaniu i zapytała: pastorze Bor, czy znasz takiego a takiego? Odpowiedziałem: tak, znam go dobrze, to dobry facet. A ona mówi: cóż, wygłaszasz kazania w taki sam sposób jak on. A ja na to: naprawdę? I popatrzyłem na nią i spytałem: to znaczy w jaki sposób? A ona mówi: no, ta sama fleksja głosu, sposób w jaki rusza ramionami, sposób w jaki rusza ciałem, to jest po prostu identyczne. A ja mówię: naprawdę? Zgrywałem adwokata diabła. I po małej chwili powiedziałem: czy wiesz dlaczego on wygłasza kazania w ten sposób? Ponieważ był moim studentem przez 3 lata. A ona na to: och, naprawdę? Przepraszam, pastorze, nie chciałam cię urazić. A ja mówię: wcale nie czuję się urażony. I mówię: kiedy spędzasz 3 lata na uczelni, w jednej sali z nauczycielem, to musisz coś od niego przejąć. Nawet niedawno był na jednym z naszych zjazdów tu, w Awona, kilka lat temu. I niektórzy członkowie kościoła mówili mi: wiesz, głosisz kazania tak samo jak on. Dlaczego on głosi kazania tak jak ja? Ponieważ spędził ze mną czas. Ponieważ spędził czas patrząc na mnie. Czy jest to również prawda w naszym związku z Jezusem? Z całą pewnością tak. Im więcej czasu spędzamy z Jezusem, tym bardziej stajemy się jak on. Im więcej czasu spędzamy z telewizją i światową muzyką, i światową rozrywką, tym bardziej stajemy się jak świat. Jest to boska zasada naszego psychologicznego makijażu. Jesteśmy przede wszystkim tym, na co patrzymy i co słyszymy. Z tego się składamy. Wiecie, ktoś mi kiedyś powiedział: problem z wami, chrześcijanami, jest taki, że jesteście tak bardzo myślami w niebie, że nie nadajecie się do życia na ziemi. Spojrzałem na niego i powiedziałem: to bardzo interesująca wypowiedź. Czy to możliwe, że jesteś tak bardzo myślami na ziemi, że nie nadajesz się do życia w niebie? Czy to możliwe, że jesteśmy tak bardzo myślami na ziemi, że nie nadajemy się do życia w niebie? Widzicie, drodzy, Jezus chce być z nami i chce, abyśmy byli z Nim. To jest pragnienie Jego życia.
To jest powód, dla którego On przyszedł i umarł za nas. To jest powód, dla którego Jezus przyszedł i umarł za nas. To jest powód, dla którego przez ostatnie 2000 lecia Jezus wstawiał się za nami. Przedstawiając przed swym Ojcem nasze grzechy okryte Jego krwią. To jest powód, dla którego przez ostatnie 2000 lat Jezus wylewał swego ducha na Jego Kościół. Aby ten głosił Ewangelię światu, ażeby wszyscy wiedzieli, czego Jezus dokonał, aby ludzie mieli możliwość być zbawieni. To jest powód, dla którego Jezus w roku 1844 rozpoczął proces od umarłych, jak odkryliśmy, od Adama. Proces oczyszczania zapisu grzechu ze świątyni poprzez Jego krew. Wszystkie te rzeczy, jakich Jezus dokonał w świątyni, dokonał dlatego, że chce On być z nami i chce, abyśmy my byli z Nim. Wielkie pytanie brzmi, czy będziemy? Czy też może pozwolimy, aby ten świat i rzeczy tego świata skupiły naszą uwagę tak bardzo na tej ziemi, że naprawdę nie będziemy nadawać się do życia w niebie? Wszystko zależy od tego, jak spędzamy nasz czas. Jeśli modlimy się bez ustanku, jeśli studiujemy codziennie Słowo Boże i nie mówię o jedynie czytaniu, mówię o studiowaniu Słowa Bożego, jeśli idziemy do innych ludzi, dzieląc się naszym doświadectwem, o naszym związku z Jezusem, z uśmiechem na naszej twarzy, to wtedy nasze doświadczenie z Jezusem Chrystusem będzie wzrastać. I wtedy dojdziemy do punktu, w którym znalazł się Enoch. Powiemy, ten świat nie ma nam już nic więcej do zaoferowania. Chcę być w niebie. Chcę być z Jezusem. A to oznacza, że cały nasz czas, wszelkie nasze wysiłki, wszystkie nasze talenty, wszystkie nasze środki zostaną użyte na ogłoszenie Ewangelii i zakończenie dzieła Bożego, tak abyśmy mogli iść do domu. Czy już czas iść do domu? Lepiej uwierzcie, że już czas iść do domu. Znaki na świecie pokazują, że Jezus wkrótce przyjdzie. A im wcześniej, tym lepiej. Drodzy, chcę zakończyć słowami apostoła Jana z wyspy Patmos. Amen. I owszem, przyjdź, Panie Jezu. Amen.